Liczne słowa krytyki spłynęły zarówno na Suwalski Ratusz, jak i na Suwalski Ośrodek Kultury, gdy ogłoszono, że jedna z bluesowych scen, ta stojąca przy ratuszu, w tym roku zmieni lokalizację. Fani nie szczędzili słów pełnych rozczarowania i dezaprobaty. W ich imieniu, choć znacznie delikatniej niż wybrzmiewało to na internetowych forach, wystąpił radny Marek Zborowski-Weichmann. Nie mam nic przeciwko scenie na bulwarom, ale trochę mi żal tej atmosfery, która umożliwiała wzięcie kocyka i zajęcie fajnego miejsca w parku i słuchanie koncertów zarówno z jednej sceny, jak i z drugiej, które się tam zajmowały. Czy to, panie prezydencie, panie dyrektorze, do pana dyrektora Ignacego Łowia się zwracam, do pana prezydenta, czy to jest jakby wynik tych czasów na dzisiejszych, czy to jest już koncepcja na stałe? Jeżeli na stałe, to chciałbym zaapelować, że może jednak to, o czym mówią fani bluesa, czyli to centralne Suwałki jako stolica bluesa, może jednak udałoby się przywrócić i zrobić, jeżeli nie w tym roku, to w następnych latach. Wywołany do odpowiedzi prezydent miasta starał się wyjaśnić motywy zmiany w lokalizacji sceny, ale przy okazji uchylił rąbka tajemnicy co do zmian, jakich możemy się spodziewać w festiwalowym repertuarze. Podjęliśmy taką decyzję. Ten festiwal musi ewaluować. Już widzimy, że i zmieniamy kwestię otwarcia tego festiwalu. Zawsze było w Soku. W tym roku będzie otwarcie na Suwałki Arena koncertem. Musimy wprowadzić może inne nurty muzyczne, około bluesowe, bo wykrusza nam się tutaj grono fanów bluesa też z wiekiem. I to jest takie duże wyzwanie i zadanie. Zresztą patrzymy, obserwujemy, co w Norwegii się dzieje. Oni już to dostrzegają też. Natomiast przeniesiemy w tym roku scenę na bulwary, chociażby z tego powodu, że tutaj z uwagi na te kamienice, tu niedużo mieszkańców, ale były cały czas są głosy, że nie, proszę nie zakłócać ciszy nocnej po 22. A tam jak ustawimy dobrze scenę, to chyba ani tutaj Wojewódzki Komitet Transportu Sanitarnego, ani też strażakom ta muzyka nie będzie przeszkadzać tam mocno. Tak. No w każdym bądź razie mamy taki plan. Jeżeli to nie wypali, czy też może nie wzbudzi większego zainteresowania i tak nie będzie tej atmosfery, no to wtedy wrócimy na Kościuszki. Ale chcemy to przeprowadzić.